Cześć, tu Natalia z Projektu X. Tę historię znalazłam na jednym z forum poradnikowych dla zdradzonych partnerów. Oto opowieść użytkowniczki o niku Anna, która po nakryciu swojego męża na zdradzie zorganizowała mu genialny prezent urodzinowy. Anna już od wielu miesięcy wiedziała o tym, że jej mąż notorycznie zdradza ją z inną kobietą. Zawzięła się jednak i przez cały ten czas ani razu nie dała po sobie poznać, że doskonale zna powód ciągłych wymówek swojego partnera. Zachowywała zimną krew i ignorowała coraz częstsze delegacje w coraz dalsze zakątki świata. Pomimo rosnącej w niej frustracji, rozczarowania oraz pogłębiającej się depresji, z nikim nie dzieliła się swoimi problemami. Dusiła w sobie wszystkie emocje. Tylko joga pomagała jej nie rozpaść się na małe kawałki i zachować spokój. Po kilku tygodniach upokorzeń Anna wymyśliła genialny prezent, który postanowiła wręczyć mężowi w dniu jego urodzin. W swoim poście Anna napisała: "Dość długo zaprzeczałam przed samą sobą, że mój kochany mąż, z którym spędziłam 7 szczęśliwych lat życia, mógłby zdradzić mnie z inną kobietą. Pamiętam, że na samym początku miałam tylko dziwne, rosnące w gardle uczucie bycia zdradzoną, jakby intuicja już wtedy podpowiadała mi, co jest grane. Niepokój rósł we mnie każdego dnia, a sytuacja stawała się coraz gorsza. Najtrudniej było mi chyba słyszeć, jak zamyka się w sypialni i przyciszonym głosem prawi jej komplementy. Flirtował z nią na czacie, dzwonił i niemal bez przerwy siedział w telefonie, a kiedy pytałam go, z kim tak romansuje, odpowiadał, że z mamą. Nie widział różnicy pomiędzy flirtem a rozmową, prawdą i kłamstwem, miłością i romansem. Nie mogłam tego pojąć. On naprawdę myślał, że mu wierzę, kiedy mówił, że jest tak zajęty w pracy, że musi zostać w biurze na noc. Kiedyś tam zadzwoniłam i okazało się, że już dawno wyszedł. Po tym, jak wrócił do domu, zrobiłam mu awanturę, ale on tylko z głupim uśmieszkiem zbył mnie słowami, że to wina kumpli z pracy, którzy nabijają się z nich jako z pary. Myślał, że jestem zaborcza i nieufna. Wszystko trwało już jakieś 3 miesiące, a on stawał się coraz bardziej bezczelny. Potrafił na przykład wyjść wieczorem po zakupy i wrócić w nocy z pustymi rękoma. Pewnego dnia miarka się przebrała. Postanowiłam go wytropić, ale jedna przyjaciółka, z którą podzieliłam się problemem, poradziła mi zatrudnić detektywa. Tak też zrobiłam i już po kilku dniach wiedziałam o moim mężu i jego nowej partnerce wszystko. W jakimś sensie kamień spadł mi z serca i nawet kusiło mnie, żeby natychmiast wyłożyć kawę na ławę, ale podjęłam decyzję, że jeszcze przez kilka miesięcy będę ukrywać przed nim, że znam prawdę, poobserwuję go i znajdę idealny moment na demaskację. Poza tym nabrałam wtedy rozsądku i wiedziałam, że przed rozstaniem lepiej jest uporządkować pewne sprawy majątkowe, mieszkaniowe itd. Miałam plan, że poobserwuję go i w dniu urodzin dam mu taki prezent, który popamięta na zawsze. Miałam nadzieję, że wtedy zrozumie, jaką krzywdę wyrządził mi swoją niewiernością. Uczucie zdradzonej kobiety jest niezwykle wyniszczające. Czułam, jakby mój mąż nigdy mnie nie kochał, a co gorsze, nawet mnie nie szanował. To był prawdziwy trening umysłu, siły, wytrzymałości i odporności na silne emocje, ale cierpliwość popłaciła. Miałam cel – zebrać mocne dowody jego zdrady. Na kilka tygodni przed jego urodzinami zaczęłam go bacznie obserwować i wywnioskowałam, że nie planuję jak co roku urodzinowego grilla z rodziną i przyjaciółmi, nie podejmuję nawet tematu, żeby mieć szansę spędzić ten dzień ze swoją nową dziewczyną. Ja za to twardo udawałam, że wcale o nich nie pamiętam. 3 dni przedtem powiedziałam mu, że wyjeżdżam służbowo i wrócę za kilka dni. Pokiwał tylko głową, zapytał, czy wiem, że będą wtedy jego urodziny. Przytaknęłam, pogłaskałam go czule po głowie i powiedziałam, żeby dobrze się bawił, a jak wrócę, będziemy świętować razem. Odparł tylko, że nie potrafiłby bawić się beze mnie, zostanie w domu, poogląda filmy i spotka się z rodziną. Daliśmy sobie ostatniego buziaka i zatrzasnęły się za mną drzwi. Minęło kilka dni, jutro miał być wielki dzień mojego męża. Pod pozorem wielkiej, sekretnej niespodzianki zaprosiłam jego rodziców, brata, siostrę, jego przyjaciół i szefa, który dotąd bardzo go szanował, a przynajmniej mój mąż tak zawsze twierdził. Wszyscy byli zachwyceni pomysłem imprezy niespodzianki. Obiecali dochować tajemnicy. Jego mama upiekła pyszny czekoladowy tort, inni goście przyszli z prezentami. Każdy byłby zachwycony, gdyby jego bliscy włożyli tyle wysiłku w urodzinową niespodziankę, ale nie mój mąż. Kazałam wszystkim zachować kompletną ciszę. Po cichutku weszliśmy po klatce schodowej, delikatnie wsunęłam klucz do dziurki i otworzyłam drzwi.
W atmosferze czuć było ekscytację i radość. Wszyscy zerwali się z łóżek, żeby z samego rana zacząć świętować i zrobić mojemu mężowi wielką niespodziankę. Nigdy nie zapomnę jego mamy z tortem na prawej dłoni i wielkim uśmiechem na twarzy. Jego ojciec z butelką wina jako prezent, brat, siostra i reszta gości. Wszyscy przystanęli w korytarzu. Wtedy ja szybko podbiegłam, otworzyłam drzwi do sypialni i churalnie krzyknęliśmy: wszystkiego najle... Tak jak się spodziewałam, mój mąż nie był w łóżku sam. Ludzie byli w szoku. Widząc swojego niewiernego syna, mama podbiegła do niego i rzuciła mu tortem w twarz. Zalała się łzami. Jego ojciec i siostra byli tak wstrząśnięci, że rzucili się na niego z pięściami. Ja udawałam, że jestem zdezorientowana i nie mogę uwierzyć w to, co widzę, ale w środku triumfowałam. Zemsta była naprawdę słodka. Jego kochanka biegała w popłochu po mieszkaniu, szukając swoich ubrań i rzeczy. Mój mąż płakał i wykrzykiwał na cały dom: przepraszam, wybacz mi, kocham cię. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. To się więcej nie powtórzy. To był tylko jeden raz. Jak dla mnie były to najlepsze, jedyne w swoim rodzaju urodziny, których nigdy nie zapomnę. Zacytuję teraz pewnego francuskiego autora, André Maurois. L'amour supporte mieux l'absence ou la mort que le doute ou la trahison. Co po polsku znaczy: miłość łatwiej znosi nieobecność lub śmierć, niż zwątpienie lub zdradę. Dajcie znać, czy podobała Wam się dzisiejsza historia i co zrobilibyście na miejscu tej kobiety. Dzięki, że jesteście. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie oraz koniecznie oglądajcie inne nasze filmy. Pozdrawiam!